witam na kanale Klocek TV. Ja jestem Krzysiek i chciałbym Wam przedstawić recenzję dwóch breloczków wydanych przez LEGO. Są to postacie zielonej latarni oraz Flasha. Świetny gadżet do kluczy, ale też do zabawy. Oprócz breloczka mamy do dyspozycji latarkę w jednym i w drugim. Są to duże bryloczki, nie są to wielkości zwykłej minifigurki, tylko te większe. Zostały one zakupione podczas gdy szukaliśmy minifigurek zielonej latarni oraz Flasha. Niestety ich nie znaleźliśmy. Żona wpadła w sklepie z LEGO na właśnie takie dwie latareczki. Były one w jakiejś tam promocji, dlatego zakupiła je dla naszego Filipka. I tutaj mamy właśnie takie oto figurki, nie mini, bo one są większe, dużo większe. I na klatce piersiowej jest przycisk, gdzie uruchamia nam się latarka, zarówno w jednym, jak i w drugim. Świetny gadżet, można sobie przypiąć do kluczy bądź po prostu do zabawy mieć. Tutaj z tyłu mamy dostęp do klapki na dwie śrubki, gdzie można wymienić baterię. Jest tutaj opis, że zostało wyprodukowane dla LEGO, oczywiście w Chinach, bo gdzieżby indziej. Zarówno jedna, jak i druga figurka. Świetna zabaweczka, jak ktoś lubi zbierać takie gadżety. Dla porównania mam tutaj normalną minifigurkę, również zielona latarnia, również z bryloczka, natomiast tego mniejszego tu widać otwór po bryloczku, który został usunięty. Tak się prezentuje, to jest normalna minifigurka, natomiast to są dwie większe figurki. Jeżeli podobają Wam się takie filmiki tego typu, będę starał się co jakiś czas wrzucać takie bonusowe odcinki. Jeżeli się podoba, wiecie co robić, łapka w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.